Nie wyrzuca starych rolek od papieru toaletowego. Zrób na przykład coś takiego. O. I daj psu. Wtedy pies musi sobie trochę popracować, żeby to otworzyć. Uważaj, żeby pies nie zjadł papieru. To samo dotyczy starymi kartonami. Po jajek. Wkładam kilka smakołyków. Żeby zrobić trochę trudniej, bo Mika już to umie. To, o kurde. To zaklejam taśmą klejącą. Tylko, że teraz mi się za bardzo nie udało. O, i zaklejam tą śmierdzącą. Żeby po prostu mnie otworzyła od niego, ale żeby musiała sobie pracować. Teraz rozerwię ten cały karton i sobie zje to całe światło. Dzika po prostu. Super zabawa. A to, że pies ma ogon pod nogami, to nie znaczy koniecznie, że się boi czegoś. Ludzie tak często myślą, ale to się nie zgadza. Dzika na przykład często ma ogon pod nogami, jeżeli jak pracuje, albo jak robi właśnie takie rzeczy.